Siema, z tej strony Dawid Fikes, a to jest kolejny odcinek z Five Nights at Candy's i ostatnio spróbowałem przejść to, ale mi się nie udawało i okazało się, że wystarczyło zrobić wszystkie na raz i dostanie się wszystkie gwiazdki od razu, a ja zacząłem po kolei robić jak debil, oczywiście, że tak. Ale mimo wszystko skorzystałem z buga, żeby to przejść, bo moim zdaniem nie da się tego inaczej przejść. Znaczy, jest to strasznie długa noc, przez ten challenge te noce są strasznie długie, naprawdę tak długie, że ja sobie leżę w łóżku, patrzę telefon, 3 minuty patrzę, a tylko o 1 AM przeszło. Powalone to jest, nie? I skorzystałem z bugu takiego, że nie wiem jak twórca gry mógł tego nie dopilnować, ale jak się ten tape zbuguje i będzie w miarę... No. I on nigdy jakby nie zaśnie przez to, ta nasza postać, to jeśli później nie dojdziemy do fightu, jakby... czyli nie w ogóle nie podejdziemy światłem do tego rata, to po prostu nie zaatakuje i nic się nie stanie. I tak można do końca 6 AM czekać, tylko trzeba zbugować ten kasetę, czyli raz trzeba go przeżyć, jak będzie pod łóżkiem i tak dalej. Ale jeśli raz go przeżyjemy i on zbuguje tą kasetę, to jesteśmy wygrani, nie? Tylko ja robiłem to robiłem później wszystkie naraz, a później chciałem to i to. Na szczęście wszystkie naraz są, więc w challenge sobie ogarnęliśmy. I to jest spoko, bo to jest nic nie wnosi tu do gry, nie ma żadnej gwiazdki za to. I dla mnie to jest trochę bezsensowne, bo te challenge jakby... Jak robisz... Wszystkie są takie same, jakbyś robił pojedyncze, to i tak by było to ciężkie. Jakbyś robił tak i tak ciężkie, i tak ciężkie, nie? Jedyna różnica jest to, że przez to jest po prostu dłuższa noc. I to jest wszystko zmienia, a w każdej minucie robisz to samo, czyli bugujesz kasetę i czekasz, a on wyjdzie. Więc równie dobrze to, a to jest bez różnicy. Tak naprawdę. Więc i te noce są strasznie długie i strasznie ciężkie, jak ja jednej sekwencji nie wiem ledwie co przejść, bo go nie słyszę. Jestem trochę głuchy już też. To nie ma szans, że ja robię te challenge, a one za dużo nie wnikają, po prostu sobie zrobiłem poza odcinkiem. Dzisiaj przechodzimy do arcade'ów. Tak, już koniec mojego gadania. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy do pierwszego. To jestem ciekawy. Prystem. Oho. High score. A przecież ja nie mam żadnego high score'a. O co to chodzi? A, no to mówcie mi, że ja nie mogę takich... A to jest banan, do tego nie bierzemy. Co to? Ryba z pytajnikiem chyba. Bez kitu. Ryba z pytajnikiem. Dobra, mamy high score'a. Czyli już pobiliśmy kogoś rekord. To jest bud, to nie możemy. Może trzeba dobić do 10 koła. Albo po prostu nie wbijamy, tylko to jest taki poboczny tego, bo coś z tym też są jakieś gwiazdki. Pięknie. Ja nie wiem, czy ja zdążę tak. O. Tak zdążę. Trochę vibik mam The Escapist, ta muzyka trochę taka ma. Taki lekki vibik The Escapist. Pyk. O kurde. O, ale to ledwie! A! O nie! Chyba zepsułem. A co mi tak dużo dajecie już? Nie daję rady już. A, tam było jeszcze. O kurde. Ale dobra. To nie jest śmierć. To mi serce nie zabiera. Póki co. Do 10 trzeba wbić. Wbijemy. Okej. Ale że coś takiego to ja się nie spodziewałem. Co to jest? Dobra.
would expected something like this. Szczerze się nie spodziewałem. Ja pamiętam, że z tymi arcade'ami coś było u Eleven, ale nie pamiętałem, że coś takiego. What? Ona smutna jest nagle? Czemu niby? A marionetka. Jakaś historia próbuje być przez to przekazana. Mamy gwiazdkę przy tym, fajnie. Dobra, kolejne. A co to jest? A to jest... O nie! Wypalaj! Czy muszę znowu do 10 koła dojść? Dobra. Big. A to jest Vibe Big? Jakieś gry. Też takiego Undertale'a trochę. Big. Tak oni za 200 lecą. Ojejku. Ale mi skip. Nie. Me. Ej! Co ty będziesz? Tu będziesz. Idziemy. Teraz tu. Ale wyczucie. Dobra. Pamiętacie, jak to zrobię? O nie, nie trafiłem. Będę idealnie pod tym, to ja dużo dostanę. Oj. To już nie fajne jest. O nie! Wywalać. Nie! O Jezu. Ale lipa. O nie, on tam już zjadł wszystko. A, nie mogę już ani jednego. Ale wzrosło. Wzrastają. Z powrotem. Aha, tylko jak już mi to zjedzą, to już jest GG. Chyba GG, widzowie. Jest! Akurat miałem tego, nie? Ej, teraz jesteśmy jakimś ratem? O co chodzi? Jakieś dziecko? Ej, co jeśli pójdę tu? A? Ja ukradłem to dziecko? O. Ha? Co to ma być? Tak powstało Kindy i tego. I Candy. W taki sposób. Zabrali się randomowe dzieci. Arcade też coś wyjaśnia. Dobra, i w tym mam aż 3. Aż 3. To będzie spoko, bo tu będzie taki. O! Platformówka. To będzie najlepszy arcade ze wszystkich. I za co to są osiągnięcia? Bo ja sam się zastanawiam. Pokusam. Oj. Co to, Sans? Okej. Trzeba zbierać wszystko, co się da. Ze względu na to. Wszystkich zabijać. Okej.
Pak, pak. Okej, to jest jakieś przejście w dół. To może następnym razem przejdźmy to normalnie, pozycja. Tam jest przejście w dół, pamiętajmy o tym. Czy to będzie jeden z sekret... Ej, co to jest? Dobra, wywolaj. No nie, on będzie mi tu latał. Czy się da niszczyć? Tego się nie da. Okej. Okej, czyli schodzimy do jakiejś podziemi, czaję. Okej, mam 4 życia. Ja, kolejne zejście chyba. Aha. Okej, tu można spać i zbierać. Jezu, to jest takie głupie. Też ze spadek są? Oho, są. Dobra. Czy ja dobrze trafiłem? Dobrze. Dobra. Dobra. Dobra, dobrze trafiłem. Teraz trzeba coś tam zebrać. My to zbieramy. Może przejdźmy normalnie. Wszystko normalnie po drodze. Ja, czyli tak nie będzie trzeba tego zebrać. Tutaj nic nie było z tego co pamiętam. Dobra. O kurde. Aha, to jest rzeczy jak wpadniemy do wody. No dobra. I guess. That's the right point of this. Dobra, pomijamy to jak... Po prostu haj zbieramy. No chyba, że ten gość będzie mi przeszkadzał. Go zdobyciu. O Jezu, no... Tamto na dole zostawiamy póki co. Są z te syrenki, tak? I guess. No i to jest takie głupie, dobra. W tych bloczkach już pamiętajmy, że nic nie będzie. Żadnych coinów. Nic z tych rzeczy, okej. Nie pamiętam, czy coś w tych było. W tym raczej też nie. Aha. Dobra, to kolejny sekret jest. Ej, kurczę, to jest ten jak z tego... Sam wiem o co chodzi. Pewnie bez ulepszeń, z trochę z ulepszeniami i tego. Jakoś tak. Ale co, o co chodzi z tym coinami, bo to też jest ciekawe dla mnie. O, dobra. A, że to żebym zrobił. Dobra. Ja już tu byłem, czy nie? Ja już tu byłem, to te drugie, jaki idiota jestem, dobra. Trudno. Ej, to te HP powinien sobie zostawić, kurde. A też coiny, właśnie co ciekawe, o po co mi te coiny są? Czy HP ja dostaję jak zbiorę ze stówkę? No, no, to by było takie... dobry deal. Pewnie tu gdzieś też jest... A, w tych może być serce, to poczekajcie. Ja sobie wrócę tu.
Ta gra jest dziwna. Ale jak serce, to ja idę po serce. No i teraz mamy. Teraz to ma sens. Teraz mogę grać. Niech ciepło sekrety będzie. No tak, jak ja będę tu szukał sekretów w następnym ranie, to ja sobie życzę powodzenia, nie? Poczekajmy, już tak głupio nie idźmy. Bez sensu. Siema, Muffinku. Czy tu coś się czaje dla mnie, czy nie? Hey Candy, how it's going? This is the entrance to the boss dog's secret lair. I'll be dangerous, you should probably look for upgrades first. There could be upgrades anywhere. Aha. Ja wcześniej też tam był gość, ja go oplułem tak trochę. Czyli to już jest entrance do bossa, dobra, to idziemy. No i tak go trzeba będzie bez upgrade'u, I guess, żeby pokonać. Aha. Dobra. Mogę cię pominąć? A? To nie jest... To zrobię bez upgrade'ów. Nie wiem, czy te coiny dalej są mi potrzebne, czy nie. To jest najgłupsze. Hey Gary, how is going? There's sure a lot of dogs today. The dogs seems to have dug themselves quite a hole. An entire cave, in fact. I think the boss dog might be up to no good. If you want to find the boss dog, just continue ahead to get to the cave. Follow the cave until you see the dog's secret underground lair. Remember that you can use your claws. Press space to... Dobra, to wiem. Ej, a czy ja mogę mieć więcej HP? Ja też się tak zastanawiam, czy, że mogę mieć chyba więcej HP. Jego, prawie spadłem. Co w takim razie jest tutaj? O. Miło, miło z waszej strony. Teraz będę pamiętał. Teraz to ma sens, że z kilkoma upgrade'ami, ze wszystkimi i bez upgrade'ów. Bez upgrade'ów będzie najciężej to przejść. No nie, tu nic nie było. Jezu, ja się tu stakuję, a tu nic nie mogę zrobić. Ale te coiny są ciekawe, po co one są? Walone na resztę. Też tam jest życie. Idę po życie. Dobra. Dobra.
Naprawdę? No nie wytrzymam. Ja nie mogę spokojnie tego przejść, tylko muszę... Jaki idiota jestem. To tak game over, proszę. Dobra, ostatni raz... Nie no, jak ostatni raz? Przecież my dopiero co zaczęliśmy nagrywać, nie? Pewnie 30 minut przesunięcia jest. Zabrać więcej niż 5 serc. To jest ciekawe dla mnie. Nie mogę. Czyli to jest 5 i tak maksymalne. To jest głupie. Ale co poradzę. A wiem, gdzie są 3. Nie ma. Okej. To jest głupie. Wiecie co? Balić to. Przejdźmy do porostu na razie. Bo tu coiny chyba nic nie robią. Tu... robię power upy. Których nie wiem gdzie są, nie wiem gdzie je szukać. Okej, to było... tak idiotyczne z mojej strony, że mogę tak łatwo zmienić. Dobra, i go przechodzimy. I don't care. Dobra, daj mi przejść, daj mi przejść. No nie, dwa razy dostałem. Lipa. Dobra. Ale ta muzyczka już jest fajna. Szukam jakieś. O! O! Ja do tego się później pewnie dostanę. O mój Boże. Nie! O mój Boże. Dlaczego ktoś tu lawę dał? Co to za gra? Dobra, ostatni raz spróbuję w tym odcinku. Robię speedrun teraz. Nie no, chłopie, skacz mi. Myślałem, że mi tam nie przeskoczy tego. Jezus Maria, jaki to jest idiot. Nie wytrzymię zaraz. To pomogli coś dać. Co mi dali? Of course. Nie wytrzymię. Nie wytrzymię. Fajnie, że mam serce, jak powinien mieć piątkę, nie? To jest idiotyczne, te psy są tak głupie. One tak powolne są, że ja nie wytrzymię, po prostu. Tam było serce gdzieś, tylko gdzie? Tutaj, nie? Dobrze pamiętam. No, dobra. To jest jakieś tego. Gap. Jezus Maria, chcę to szybko przejść, nie chcę się, że z te psy przechodzi. Nie wytrzymy. Teraz aktualnie muszę go pokonać.
jeszcze raz. Teraz na spokojnie to przejdziemy. Sobie. Dobra, to jest. Ja pierdolę. Szkoda, że tu nie można na zapas haperowi, bo to tak jest w sposób, to jest idiotyczne wręcz. Dlaczego mi się podłapy w ogóle? No, ale... Widzicie co to jest? Dlaczego on mi się niby pod... Wytrzymał? Jest to jeszcze do zrefalowania, więc to pół wideo, ale... Dobra. Tak stracimy zwana bossa. Jezus Maria. Mechanika tych gierek przeprawia mnie o złość. Lekko. Coś ten piesek, co tutaj musi być zawsze. Ich trzeba pokonać. Ja nie mogę spokojnie. Ja pierdolę, no nie możesz na spokojnie go za... Jeszcze raz. Chłopie, i patrz ile przez twoje idiotyczne podejście do gry marnujesz czasu. Zamiast po prostu zabić tego psa, to ty będziesz na górę przed niego przechodził. Tak, jasne. Jesteś idiota, Dawid. Idiota. No, nie skaczesz mi, kurwa. Że tu nie ma różnicy za bardzo. No skacz! Ten pies głupi. Dobra. No, już byś chciał. Nie ma. Dobra, 100 HP. W FNAF Worldzie było to zrobione 100 razy łatwiej. Można było na zapas HP chyba brać. Bo było go więcej po prostu. No to było takie... No, szalenckie trochę. Podejście. W razie czego się odblokuje. Ja będę czekał na tego psa pół godziny. Zawsze on się ustawia w taki sposób. Do wyjścia. Kolej rzecz tego psa i mnie nie wkurzaj. No. Masz wolną drogę. A ty kombinujesz jak swoim pod górę. Dobra. Jakoś tak, żeby nie dostać już od niego. Dobra. 4 HP. Nieźle. Było przejście, ale to chyba czegoś nam jeszcze brakuje. I tu do prawej od razu. Oni dostają ode mnie? To oni chyba nie dostają. Aha. Aha. To jest ciężkie. Osum życia! Nie! Dobra. Ostatni raz. Ale to się wydaje bez niemożliwe do przejścia bez power upu.
Wywalaj. O ty głupi. I co? Dobra. Kiedy się ogarnie jakiś inny dzień po prostu. Ten ostatni, bo jeszcze są zakończenia. Tylko takie inne już. Mi się nie wydaje, żeby było dwa. Tylko. Boże, ten pies. Dosyć teraz dobre tempo mam, tak mi się wydaje. Jezus, to staję już od niego? Nie więcej! Nie więcej. Zgaduję, że w którejś z tych będzie... Fajny jest. Co to się odbija? Ciekawe to jest. A, czyli to się nie da tak przejść. Jestem ciekawy, co mi z tych trzech żyć tam. Of course! Ale co mi z tego? Trzy życia są na beta. Dobra, ostatni raz, widzowie. Ostatni, ostateczny. Muszę mieć 4 życia, jak chcę tam przejść. Dobra, początek jest bardzo prosty. Naprawdę, ona może mnie zaatakować nawet. Ta sardynka. Bo i tak później będę miał HP, ale... Dzięki tego, że mnie nie zaatakowało, to nie muszę się o to martwić. Dobrze. Dopóki ten dog się nie zna. On mi się wydaje, że on jest tak na screenie zbudowany, że dopiero jak go widzę, to on się porusza z jakiś. No bo to jest to wszystko to samo, bo. Więc tak to działa. Dobra, przejdźmy teraz. Nie! I dlaczego drugi raz zostałeś? No, ale dlaczego, że od niego dostałem? No i dlaczego, jak ja... Popie! Ja tego... No, ja przyjdę. Dobra, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku z Five Nights at Candy's. Yo!